Złoty pierścień to opowieść o 10-letniej królewnie Zorynie, która ze względu na przykry charakter nazywana była chmurką lub grymaśnicą. Mimo usilnych starań służby i rodziców, trudno było zadowolić rozkapryszoną dziewczynkę, której nieczułe serce było źródłem zgryzoty dla najbliższych. Na pomoc rodzinie przychodzi chrzestna matka Zoryny, bajkowa wróżka, i zsyła na nią sen, w którym daje królewnie szansę odpokutowania winy. Dziewczynka, jako uboga gęsiarka, poznaje, jak smakuje życie biednych ludzi, czarny chleb i czysta woda, czym jest niedostatek, praca i tęsknota. Złoty pierścień, jak przystało na baśń, dobrze się kończy i po tym niełatwym doświadczeniu królewna Zoryna wraca dobra i radosna do swej rodziny. Zofia Urbanowska uważała, że książki dla najmłodszych powinni tworzyć najlepsi pisarze, aby literatura dla dzieci była na właściwym poziomie i mogła spełniać swoją zaszczytną misję. A jaka to misja? Rozwój, formacja duszy dziecka. I to widać w jej utworach. Na przykład w znanej już Państwu książce Gucio Zaczarowany, w której pracowite owady ukazują zamienionemu za lenistwo w muchę chłopcu wartość pracy i służby dla innych. W baśni Złoty Pierścień fabuła jest również niezwykle ciekawa, ale pod interesującą opowieścią kryje się głębsze przesłanie. Zoryna nie jest zła. Dziecko jest dobre, tylko nieumiejętnie traktowane przez dorosłych, którzy je psują i rozpieszczają, a czynią to z miłości bez mądrości. Autorka poprzez przemianę królewny przekazuje, co w życiu jest naprawdę ważne. Miłość najbliższych, praca, która uszlachetnia, radość dobrych uczynków. Wysłuchajmy fragmentu książki Złoty Pierścień, który czyta 12-letnia Kornelia. Wielokrotnie Zoryna zastanawiała się, czym też matka chrzestna obdarzy ją na urodziny. Złota, srebra, jak już wiecie, miała tyle, że nie przedstawiały dla niej żadnej wartości. Zabawek też posiadała mocnie przebraną i tak się nimi przesyciła, że już na żadną nie chciała patrzeć. Wpadła więc na myśl, że królowa Piorunna zrobi jej podarunek z jakiegoś malutkiego królestwa. I tak sobie rozumowała. Jestem mądra. Matka chrzestna wie o tym. Dworzanie na wyścigi chwalili przed nią moje zdolności. Rządzić potrafię, czego najlepszym dowodem, że cały dwór, nie włączając ojca i mamy, robili zawsze to, co ja chcę. Więc czemuż bym nie mogła zasiąść na tronie jeszcze za życie rodziców? Niech oni sobie panują w mądrencji, a ja będę królowała u siebie. Czegóż mi do włożenia korony brakuje? Jakoż wkrótce ukazała się tak gorąco oczekiwana przez nią królowa Piorunna i wobec całego dworu uściskała serdecznie solenizantkę, winiszując dnia urodzin i życząc, aby się chowała zdrowo i szczęśliwie na pociechę rodziców i pożytek kraju, w którym ma kiedyś panować. Życzyła jej, żeby była mądra i zarazem skromna, żeby kochała bliźnich więcej niż siebie, żeby miała duszę tak zawsze jasną i pogodną jak zorza. W myśl danego jej na chrzcie imienia, wreszcie, aby gdzie tylko się pojawi, znosiła z sobą jasność i pogodę, radość i pociechę. Wreszcie dodała, że chciała ją w tym dniu uroczystym obdarzyć wedle własnego wyboru, ale dowiedziawszy się tutaj o pewnym jej gorącym pragnieniu, postanowiła je jeszcze dziś spełnić. Obiad był wspaniały. Na skinienie królewskiego gościa dwaj paziowie z orszaku Piorunny wnieśli jakiś przedmiot, okrągły, kosztowny, okryty zasłoną, a orkiestra uderzała w trąby i odegrała fanfarę. Wszyscy z zaciekawieniem dopytywać się zaczęli po cichu. Co to jest? Nawet król i królowa okazali wielkie zaciekawienie. Teraz niosą koronę, myślała Zorynę i serce jej bić zaczęło. Gdy zasłonę zdjęto, ujrzała złote naczynie w kształcie amfory.
te ustawione przed slanizantką, ale te nagle zdjął jakiś niewytłumaczony niepokój i prawie pewność, że to nie jest korona. Co to mogłoby być? Czy jakaś osobliwa, nieznana jeszcze potrawa? A jeżeli tak, dlaczego postawiono ją przed nią, gdy wszystkie inne niesiono naprzód do króla, królowej i jej gościa? Oto jest, kochana Zoryno, to, czego pragnęłaś tak gorąco, przemówiła królowa Piorunna. Ptasie mleko, ptasie mleko, ptasie mleko, ptasie mleko, powtarzali wszyscy dookoła. I wiele osób podniosło się ze swych siedzeń, aby lepiej widzieć. Alboż ptasie mleko istnieje rzeczywiście? Zapytał monarcha, a w głosie jego był cień niedowierzania. Szukaliśmy go na próżno. Słaliśmy posłów do wszystkich krajów. Na ten czas astrolog, będąc także uczonym przyrodnikiem, na znak Pioruny odniósł się i przemówił. Powszechnie jest mniemanie, że ptasie mleko nie istnieje. Używano nawet zestawienia tych dwóch wyrazów jako oznaczenie podobieństwa. Nasza młoda królewna jednak, tu skłonił się w stronę Zoryny, dała dowód delikatnego i wielce przenikliwego rozumu. Wszystkim tu obecnym wiadomo, że miłościwy nasz monarcha rozesłał po owo mleko dalekie kraje posłów, którzy dotąd nie powrócili, co jest dowodem, że nie znaleźli tego, czego szukali. A nie znaleźli dlatego, że to, czego szukali daleko, jest blisko. Ptasie mleko nie tylko, że istnieje, ale mamy je tu, w waszym kraju. Wytwarzane jest ono nie przez żadne ptaki nadzwyczajne, ale przez ród gołębi. Przez ród gołębi? A to niesłychane! Odezwał się ktoś z głębi stołu. To niesłychane! Powtarzali inni. A tłumaczono mi, że ptaków się nie doi! Zawołała Zoryna, spoglądając z wyrazem złośliwego triumfu na ochmistrzynię, która przed kilku dniami jeszcze usiłowała jej to wybić z głowy. I mówiono prawdę! Ciągnął dalej astrolog. To niby mleko, wytwarzane przez gołębie, powstaje w gardziołku tak ojca, jak matki, w czasie karmienia piskąc. Jest to serowaty płyn, rodzaj leistego twarogu, bardzo strawnego dla młodziutkich żołądków. Trzeba Państwu wiedzieć, że gołąb jest pod tym względem wyjątkiem. Nie znajdujemy nic podobnego u żadnych innych ptaków domowych. Gołębie karmią tym przez kilka pierwszych dni swoje młode, a w 5. i 6. mieszają już do tego mleka przetrawione częściowo ziarenka jęczmienia, przyrządzając w ten sposób delikatną papkę i wyłącznie na tym swoje dzieci przez jakiś czas hodują. Uważałem za potrzebne to objaśnienie z powodu bardzo małej ilości tego osobliwego napoju, tak upragnionego przez solenizantkę, ale sądzę, że tego co jest wystarczy dla królewny Zoryny. Odpiął amforę i wyjął z niej drugą, mniejszą ze srebra, w której znajdowała się jeszcze mniejsza, z platyny. W ostatniej dopiero było malutkie naczynie z górskiego kryształu, na którego dnie znajdowało się kilkanaście kropel żółtawego, kleistego płynu. Wszyscy biesiadnicy przypatrywali się temu, wstrzymując niemal oddech, a w sali panowała taka cisza, że można było usłyszeć przelatującą muchę. Astrolog podał naczynie z ptasim mlekiem królewnie, ale ona odsunęła ją od siebie ze wstrętem. Już od samego opowiadania mdło jej się robiło. Spróbuj, córeczko, przemówiła do niej matka, podając złotą łyżkę. Dzięki królewnie Piorunie masz, czego tak bardzo gorąco pragnęłaś, że aż umrzeć chciałaś, jeżeli nie dostaniesz ptasiego mleka. Nie chcę, zawołała z płaczem. Za nic się ci nie dotnę tej obrzydliwości. Zabierzcie to ode mnie. A, przekonałaś się więc, że to, czego pragniesz, nie zawsze jest tym, co sobie wyobrażasz. I że jeżeli ci starsi czegoś odmawiają, mają słuszność i trzeba im wierzyć. Szepnęła do niej z cicha matka chrzestna z poważnym, niemal surowym wyrazem twarzy. To słuchać nie umie, nie potrafi nigdy rozkazywać. Zoryna zaczerwieniła się z gniewu wobec takiej otwarcie wypowiedzianej uwagi. Zwłaszcza, że widziała na twarzach obecnych powstrzymywane uśmiechy. Cisnęła się na jej usta odpowiedź niegrzeczna, ale nie miała na nią czasu. W tej chwili królowa powstała od stołu. Król podał jej ramię królowej Piorunie i wszyscy przeszli do ogrodu.